Dziś we fleszu filmowym o tym, co słychać u Andrzeja z domu. Zapraszam. Dom to jeden z niezapomnianych seriali, które oglądali swego czasu wszyscy Polacy. Co słychać u Tomasza Borkowego, czyli serialowego Andrzeja Talara? Pan Andrzej od lat mieszka w Szkocji, a dokładnie w Edynburgu wraz ze swoją drugą żoną. Na emigracji nadal pracuje w branży filmowej. Razem z żoną prowadzi szkołę aktorską Universal Arts i wykłada na Uniwersytecie w Tajpej. Jest także reżyserem filmów dokumentalnych. Teraz chciałby nakręcić film o historycznych relacjach polsko-szkockich. Mało kto zdaje sobie sprawę, że od XVII wieku Szkoci masowo napływali do Polski. To właśnie dzięki nim ziemniaki na stałe zagościły na naszych stołach, mówi aktor w rozmowie z Życiem na Gorąco. Zapytany o szansę na kontynuację niezapomnianego domu, mówi, że widzi ją na Wyspach Brytyjskich. Trzeba wiedzieć, jaką Polskę chce się mieć. Sprawiedliwą, panie doktorze. Dzisiaj na VOD.pl wielka premiera filmu Disco Polo, jak na razie największego rodzimego przeboju filmowego tego roku. Tę muzyczną komedię w kinach obejrzało blisko 850 tysięcy widzów. Film przenosi nas do Polski początku lat 90., złotych czasów muzyki Disco Polo, kiedy każdy mógł zostać gwiazdą. W rolach głównych Dawid Ogrodnik, Piotr Głowacki, Anna Kulik i Tomasz Kot. To tyle na dzisiaj, cześć! Jesteś szalony! Disco Polo, to jesteśmy my! I o nas jest ta muzyka! I tak nas nie chcą wpuścić od dołu, to my ich zdobędziemy z samego szczytu! Przecież on nas zabija!